Yo amigos, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, z tej strony Blasi Podłoga oczywiście. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was podsumowanie wczorajszej transmisji, gdzie zrobiliśmy sobie opening na jeszcze trwający event urodzinowy. Dołożyliśmy do tego kilka kart, takich jak chociażby Champions League. Więcej spoilerów nie daje, oczywiście Liga Weekendowa również się pojawiła, bo gameplay jest najważniejszy. Oprócz tego z fajnych informacji, jak informowałem już na fanpage'u oraz Twitterze, wraz z Furmanem zostałem powołany na E-Nations 2x2 dla naszej kadry narodowej, nie jako Apodzi, ale jako duet do Płodzi, lecz dla kadry narodowej. Już w przyszłym tygodniu odbędą się główne, najważniejsze playoffy, natomiast już dzisiaj będzie taki niemały turniej, natomiast po prostu mecze sparingowe na Słowaków oraz Norwegów. Wszystkie te mecze możecie śledzić na Twitchu PZPN-u, tak więc zapraszam, tam się widzimy, słyszymy, a później zapewne już na moim głównym, gdzie dokończymy sobie zmagania we FC i otworzymy kolejne nagrody. Zapraszam do oglądania, subskrybowania, jeśli jesteście nowi, i niech się dzieje. A weźmy to, po co mi w sumie wymienne, niepotrzebne. Mi się wydaje, że jak się kupuje buty tak za ponad 300 zł, no to wypadałoby, żeby buty wytrzymały minimum rok, nie? Tak minimum 12 miesięcy. Jak wytrzymują mniej, to jest trochę średnia sytuacja, uważam. Siłano, Skarix i Bochniu, hej hej. Honorat. Pierwszy odcinek z formacjami, jak wygrywałeś i przegrywałeś w Ekstraklasa Games. No wczoraj wrzuciłem formację, którą zatrzymałem wyjściowo, jak wejdziesz sobie na YouTube, to na pewno będziesz widział. A pozostałe? No pozostałe też być może wrzucę, zobaczymy jeszcze. Jedne buty wyjściowe, najlepiej takie sobie kupić od razu, żeby były takie w miarę eleganckie, ale do noszenia też na co dzień, żebyś mógł sobie i założyć je i do kościoła, i na wyjście na miasto. Do tego potrzebujesz, jakie buty jeszcze potrzebujesz? Buty na koszykówkę potrzebujesz, buty zwykłe na jacze za 120 ziko na siłownię. Coś jeszcze potrzeba? A, i turfy do piłeczki, żebyś miał i na halę, i na Orlika. I w 700 zł jesteś w stanie się zamknąć na buty do wszystkiego, stary. Czy to nie jest trochę... Jest! Food birthday się dzieje! Italian boys! O stary. Pessina z Monza, no nie. A to paczka z jednym piłkarzem w ogóle leci taki gość, nice. Ja w kipstach na siłkę, na piłkę, do klubu, do kościoła. Ej, nigdy nie miałem tych kipst, ale but legendarny, to fakt. Formiasty z walkoutem. Jan. O, to troll Jana, Omlin. Myślę, co mam zrobić, jak mogę grać we wszystko, tylko nie w Ultimate Team, bo mi się nie ładuje. Może nie masz PS Plusa. Tobi Alderweireld, on jeszcze gra w piłkę, może nie masz PS Plusa jak ja. Przecież sobie wchodzę na UFC, chcę popykać, a tu się okazuje, że nie mam dostępu. O, Champions League karta, to jest jakiś event w ogóle, Champions League. Co to jest, Adeyemi? Kai Havertz 8-8, w koszulce Liverpoolu wjeżdża, let's go man. Witam Kai, dwa informy do tego, elegancko. 4x4, 9-5 staminka. Jest food birthday. Nie, no znowu to ponawiamy tego gościa? No kurde. A nie, to jeszcze inny. Nie, ten sam, tak? Pessina. To już, też był Pessina tamten? Mam wrażenie, że ma inne zdjęcie. A, inna wersja, okej. Inne gwiazdki ma. 5x4. A, to faktycznie jest różnorodność. Dzięki bardzo za tego Pessinę. Szuka Liverpoolu, czy Blasiu to Tex fanboy? Stary, nawet nie gram w tych koszulkach. Nawet nie gram w tych koszulkach. Są ustawione jako rywal właśnie, żeby dogniatać gości, nie? Żebyś gitem jak Borussia wygra? On już jest gitem, a jak Borussia wygra, albo nawet zremisuje, to ojojoj, będzie się działo wtedy. On jest do jutra, no jeszcze 22 godziny tam chyba było napisane, więc oficjalnie jestem na 24 godziny wielkim fanem Borussii Dortmund. Mimo że ostatnie dwa mecze, no to patrząc na nie, raczej nie jest to najlepszy pomysł, żeby robić tę kartę. Ale oby się otrząsnęli właśnie, bo ma szansę na upgrade. I chyba 5 na 5, tak? On będzie mieć 5 na 5, jak Borussia wygra? O, 5 na 4 albo 4 na 5? 5 na 5, jeśli będzie mieć remis nawet. Ja pierdziele. A ten Roussillon? Ja zawsze myślałem, że jak jest takie SBC z takimi kartami właśnie, pośrednio rywalizującymi, to że robi się jedno SBC i możesz wybrać albo tego, nie, że możesz zrobić dwie. A, tylko on jest malutki. To jest George malutki. 83 staminki, 80 siły. No, załóżmy, że nie byłoby to jakieś złe na wahadełko, gdyby wygrali oczywiście. 4 na 5 Gonzales. On tam z tortem stoi? Tort chyba. Jakiś solidny pik. A, bo teraz to jest jakiś rozbudowany i tego leci z każdego eventu. No, weźmy Calvina. Ten Calvin chyba mega nie wypał, co? W tym Manchesterze. Daje chyba 45 baksów za niego. Taki był zajebisty w United. Przychodzi do City i co? Pimpson. Ten Menier jest mega spoko na PO. No, Menier jest zajebisty na PO, na SO i na wahadełko. Moim zdaniem Menier karta obowiązkowa. Kto na tym czasie nie zrobi Menier, to po prostu powinien się żegnać w trybie natychmiastowym z tą transmisją. Leciłeś zrobił food birthday? Oby. Jeszcze 81 plus na zachętę, żeby łajba się dobrze rozbujała. Wiesz, on ma tragiczny dribbling. Stary, uwierz mi, że ta karta idealnie pasuje. Idealnie pasuje. Leci Trent lub Cross. Trent lub Cross? To jest pewnik, ale kto za nim? To jest właśnie to podstawowe pytanie.
Okej, okay, Medina. Ej, jaka zajebista karta w ogóle, co jest? On wygląda jak jakiś, jak jakaś ikona Mascherano, która nigdy nie wyszła. 88 def, fizyka, 85 pace, 82 dribbling, wow. No a oprócz tego, no to Pimpson tak zwany, nie? Mejle na was szczęsny i zyle. No to niezły Ricardo Kaka. Mejle ma 5x4. RB, RM, LM. 9,7 stamina. Ole zajebisty wahadłowy. Dobra noga. Prawa. Wow. Germany. Manu? Ter Stegen, okej. Okay. Witam, 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 witam. O kurde, ale ekipa. Modric, Kroos, Ter Stegen, Aubameyang. Jestem fanem ani wydawania książek, ani nagrywania filmów o piłkarzach, bądź jakimkolwiek innym zawodzie sportowym, który jeszcze gra, nie? Tak samo jak ktoś kojarzy NBA, to dobrze pewnie będzie wiedział, jaka jest sytuacja z Antetokounmpo, nie? Nadal jest chłopak młody, ma 27 lat, wiadomo. Zajebistym ma historię, bo tam się wywodzi z biednej rodziny w Grecji. Wszedł na szczyt, tytuł MVP, tytuł finałów MVP, mistrz NBA. Wciąż, tylko 27 lat i chłopie wydaje książkę, nie? To jest takie... Książka o Kacprze Kozłowskim daje do myślenia, to to już w ogóle jest jakiś bęgier. Nie opłaca się robić tego SBC, co robisz? Ale zrobimy, zrobimy i tak. Trochę tego paździerzu tu jest, to czemu by nie zrobić? Dobra, dawaj szczęsnego tu i otwieramy. Nie wiem co, ktoś tam napisał, żebym to zrobił, to zrobiłem. Chwilę mi nie było, co robisz hero? Nie, robię. Robię Year in Review Player Pick. Dokładnie tak się to zwie. 1 z 4, proszę ja ciebie. Dimitri Payet, 89. Było warto? Imo tak, imo tak. I za Dimitri. Akurat dzisiaj oglądałem sobie jak zajebiste brameczki do śniadania i skoczył Dimitri Payet z jego rzutem wolnym. Było warto. U mnie Ramos? Tu można było dostać Ramosa? Myślę, że ten Rivaldo urodzinowy warto robienia. Myślę, że karta tragiczna, tak szczerze, nie robiłbym Rivaldo. Kai Havertz, pen! Pen, pen, pen. Ale on jest ogromny, on jest taki ogromny. Wyszyknij kamera, będziesz mieć kamerę. Towany nie powinien szlać karnego, ale to jest tylko gra, więc mam nadzieję, że to się nie liczy. Przez on to nie mają znaczenia. Okej. Okay. Rał Kai? I fajnie wygląda w sumie ten Kai, taki... Jeśli wykończenie faktycznie będzie miał spoko, a ma 82 wykończenia, to może ma jakiś potencjał nawet ten gość. Jest lewonożny do tego, więc fajnie mi tu siedzi. Prawda, nie potrafi dryblować, nie potrafi też... Czego jeszcze nie potrafi? W sumie to nie wiem. Może go przetestuję, a potem będę oceniał, czy go nie potrafi? Tam się tylko i wyłącznie liczyło to, czy dany piłkarz ma na swojej karcie cechę strzał z fałsza. Każda karta, która miała cechę strzał z fałsza, ta autentycznie cena x8 do góry. Przez to Yusuf Ben Yedder był na przykład najlepszym napastnikiem w grze, nie? Neymar też był topowy, którzy już mieli takie wymaksowane statystyki, jak chociażby Hugh Madbro i Madbro wychodzi z meczu. Piłkarze, którzy mieli wymaksowane punkty, tak jak na przykład Alisson Toty, no to często byli mega słabi, nie? Mega słabi. Na przykład pamiętam też, jak wychodził De Gea. De Gea Toty, to mega dużo ludzi narzekało na niego, nie? Końców, no bo jednak... Jezu, co ci ludzie robią w tym FC? Dzinocki! Puuu, ale baniak. Gdybyś miał wybrać kogoś z RMA, kogo najbardziej i najmniej lubisz, to kogo byś wybrał? Kogo najbardziej lubię i nie lubię z Realu Madryt? Kurde, tak z parę lat temu też by było dużo łatwiej. Aktualnie ta kadra trochę poszła w złą stronę, mam wrażenie. Bym powiedział jakiś Marcelo czy coś. Rodrigo chyba najbardziej? Bym powiedział, że lubię. Zajebisty piłkarz, mega efektywny. Mega efektywny, dawno nie widziałem aż tak do bólu efektywnego piłkarza. Aktualnie to jest chyba jeden z najlepszych zmienników na świecie, nie? To nie oznacza, że jak gdy gra w pierwszym składzie, to gra źle, bo też jest zajebisty. Gdyby nie to, że akurat gra w jednym teamie z Viniciusem, to myślę, że mówiłoby się o nim dużo więcej. No ale dla niego dobra, niech zostanie w Realu sobie. Czasem warto być opcją drugoplanową lub trzecią niż pierwszą, ale w gorszym projekcie. A kogo najbardziej nie lubię z Realu? Jak powiem Vinicius, to będzie trochę obvious, ale nie wiem czy Vinicius. Chyba nie. Modricia bardziej nie lubię chyba niż Viniciusa, tak szczerze. Chyba Modricia, no. Pedri taki chyba nieszkodliwy się wydaje. Jak już to on prędzej właśnie za tego, żeby Gaviego hamować. O wow, o wow. Christopher Nkunku, czyli taki Wissam Banieder z FIFA 19 tegoroczny. Tylko, że mam wrażenie, dwa razy mniej toksyczna karta.